Kompania honorowa. Państwo, na placu są już bohaterowie dzisiejszej uroczystości, żołnierze pierwszej kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zwalniani do rezerwy po odbyciu 9-miesięcznej służby wojskowej. Za chwilę na plac wejdzie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz kompania honorowa, którą dziś wystawia druga kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wystąpi ona w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych. Batalion, patrz! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na lewo, chodź! Batalion, patrz! Na ramię, chodź! Do nogi, chodź! Batalion, chodź! Batalion, patrz! Na miejsce uroczystości przybyli już zaproszeni goście. Zastępca dowódcy garnizonu Warszawa, przedstawiciele władz stolicy, zaprzyjaźnieni z naszym batalionem przedstawiciele dowództw jednostek wojskowych i policji oraz instytucji i firm warszawskich. Na plac przybył dowódca batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, podpułkownik Tomasz Dominikowski. Batalion, chodź! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złoży kapitan Przemysław Skroński, który jest dowódcą dzisiejszej uroczystości.
pułkowniku, dowódca uroczystości, kapitan Skroński, melduje batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego do uroczystego apelu z okazji pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy. Dowódca batalionu w asyście dowódcy uroczystości oddaje honory sztandarowi kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i dokonuje przeglądu pododdziałów biorących udział w dzisiejszym uroczystym apelu. Batalion, chodź na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Oczec flagowy! Do podniesienia flagi państwowej, chodź! Oczet flagowy występuje dziś w składzie. Dowódca pocztu, porucznik Marcin Kujawa. Asystujący, podporucznik Artur Sak. Flagowy, kapral Rafał Ochnik. Zostanie podniesiona flaga państwowa, a orkiestra odegra hymn Polski. Thank you.
batalion, hoczność, na ramię, hoń, do nogi, hoń, batalion, schodź. Głos zabierze dowódca batalionu, podpułkownik Tomasz Dominikowski. Panie pułkowniku, szanowni państwo żołnierze. Taka uwaga poza protokołem, może na początek. Pogoda jednak okazała się dla nas łaskawa. Słońce przebija się przez te chmury śnieżne, które nad Warszawą od wczoraj krążą. Bardzo serdecznie witam wszystkich na uroczystej zbiórce Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z okazji pożegnania kolejnego rocznika żołnierzy kończących zasadniczą służbę wojskową. Witam zastępcę dowódcy garnizonu Warszawa, szefa logistyki, pana pułkownika Adama Wroneckiego. Szczególnie serdecznie pragnę powitać pana generała brygady Stanisława Ferenca, byłego komendanta garnizonu miasta stołecznego Warszawy, naszego byłego przełożonego. Witam przedstawicieli Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie oraz wszystkich dowódców, a także delegacji jednostek wojskowych i instytucji. Szczególnie serdecznie witam burmistrzów i przedstawicieli władz samorządowych stolicy i sąsiadujących miast, prezesów, dyrektorów i przedstawicieli firm oraz instytucji współpracujących z naszą jednostką. Bardzo serdecznie witam was, młodzieży. Liczymy na to, że kiedy dorośniecie, to zasilicie szeregi stojące tutaj przed nami. Dziękuję za przybycie. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za przyjęcie zaproszeń i przybycie na dzisiejszą uroczystość oraz za ufundowane upominki, które stanowią uznanie dla trudnej i odpowiedzialnej służby naszych żołnierzy. Gorąco i po żołniersku witam stojących dzisiaj na swojej ostatniej zbiórce żołnierzy pierwszej kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i kompanii zabezpieczenia. To wy przez okres ostatnich miesięcy swoją wzorową postawą i zaangażowaniem w wykonywanie zadań otworzyliście obraz naszej jednostki i całego Wojska Polskiego. Za to wszystko dzisiaj jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Korzystając z okazji u progu świąt wielkanocnych, życzę w imieniu własnym kadry, żołnierzy oraz pracowników Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego wiele pomyślności oraz wiary i nadziei na lepszą przyszłość. Niech radosny czas świąt upłynie w spokoju i zdrowiu, w wspaniałej atmosferze miłości i wzajemnym zrozumieniu. Niech będzie to również czas poświęcony na spotkania z najbliższymi, braterskie uściski dłoni, życzenia przyświęcące, a przede wszystkim czas odpoczynku i refleksji. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana pułkownika Wroneckiego. Głos zabierze zastępca dowódcy garnizonu Warszawa, pan pułkownik Adam Wronecki. Szanowni państwo, żołnierze, pracownicy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Żegnamy dziś żołnierzy pierwszej kompanii reprezentacyjnej, którzy jeszcze nie tak dawno, bo 9 miesięcy temu, mieli zaszczyt ślubować wierność ojczyźnie na historycznym krakowskim rynku. Dziś można powiedzieć, że swoją żołnierską powinność wypełnili godnie, dokładając starań, by jak najlepiej reprezentować macierzystą jednostkę, dowództwo garnizonu Warszawa i, prawdę mówiąc, Wojsko Polskie. W kronice batalionu zostanie odnotowany ich udział w ponad 270 uroczystościach o różnym charakterze, odbywających się w kraju i za granicą. Odchodzący dziś żołnierze mieli wielokrotnie okazję przekonać się, że służba w batalionie reprezentacyjnym, jednostce elitarnej, jedynej w swoim rodzaju, powszechnie znanej i cenionej, nie należy do łatwych. Jestem przekonany, a nawet pewien, że dostarczyła im jednak ogromnej satysfakcji, wielu niezapomnianych wrażeń i ciekawych przeżyć. Żołnierze rezerwiści, kilka dni temu dostąpiliście zaszczytu pożegnania was przez głowę państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Teraz już jako cywile rozpoczniecie nowy rozdział swojego życia. Czas, który spędziliście w żołnierskich mundurach, nie poszedł, mam nadzieję, na marne.
wykazaliście wysoki kunszt i sprawność wymagane w sprawowaniu funkcji reprezentacyjnych. Mimo dość krótkiego okresu szkolenia zdołaliście poznać i opanować tajniki musztry paradnej, będącej wizytówką wszystkich pododdziałów reprezentacyjnych. Sumiennie i z honorem pełniliście wartę na posterunkach przed grobem nieznanego żołnierza i pałacem prezydenckim. Swoją postawą zasłużyliście na słowa uznania, na sympatię, którą obdarza was nasze społeczeństwo. W tak ważnym jak dziś dniu pragnę przekazać wam serdeczne żołnierskie pozdrowienia i podziękowania za rzetelną służbę od dowódcy garnizonu pana generała brygady Kazimierza Wilarskiego, który dziękuję wam za nienaganną postawę.